Drugi raz w tym sezonie Śląsk miał szansę na wygraną w ostatnich sekundach. Na inaugurację drużyna Miodraga Rajkowicza zmarnowała piłkę meczową w orbicie w konfrontacji ze Stalem Zielona Góra. Nasi przegrali jednym punktem. Taki sam scenariusz powtórzył się w Tarnobrzegu. Śląsk od początku pojedynku spisywał się lepiej jak przyzwoicie. Za sprawą Aleksandara Mladenowicza i Roberta Skibniewskiego goście prowadzili. Siarka jednak szybko odrobiła stratę i po inauguracyjnej kwarcie miała 4 punkty przewagi. Do przerwy prowadziła natomiast 8 oczkami, grając dobrze w ataku. Wrocławianie mieli spore problemy w obronie, stąd też aż 50 punktów zdobytych przez rywali w pierwszych 20 minutach. Obraz gry nieco zmienił się po przerwie. Śląsk lepiej zaprezentował się w defensywie i lepiej również w ofensywie. Trzecią ćwiartkę zespół z Wrocławia wygrał 21-16 i wróciły nadzieje. Ostatnia kwarta to gra błędów z jednej i drugiej strony. Przy prowadzeniu gospodarzy 77-76 piłkę miał Skibniewski. Rozgrywający Śląska i reprezentacji Polski zdecydował się na indywidualną akcję, ale przestrzelił i czwarty raz w czwartym meczu Ekstraklasy wrocławianie zeszli z parkietu pokonani. Na wyróżnienie w zespole Śląska zasłużył przede wszystkim Amerykanin Kalon, który zdobył 26 punktów. Swoje zrobili też Skibniewski i Mladenowicz. Trzech koszykarzy to jednak za mało, by wygrywać w lidze. Pozostali zawodnicy niestety znów nie włączyli się do walki i nie byli ważnymi ogniwami drużyny. Warto dodać, że czwarty strzelec zespołu, Łotysz Wajroks, zapisał na swoim koncie zaledwie 4 punkty.